Cześć. Pod ostatnim odcinkiem daliście prawie jednogłośną opinię, że nie chcecie Minecrafta. Także jak już pewnie widzicie po tytule, dzisiaj pogramy sobie w CSGO Warzone. No tutaj jeśli chodzi o wyświetlenia, sprawa ma się troszeczkę inaczej. Także słuchajcie, witam was w sentymentalnej serii o nazwie CSGO Warzone. Nawet jest sentymentalna mapka, ponieważ no rok temu też właśnie na tej samej mapce nagrywałem. I co, CSGO Warzone to jest CS, jeszcze raz to wytłumaczę, w którym można grać tylko na botach, ale ma się wszystkie dostępne skiny w tej grze, jak widzicie. Mam tutaj kosę, bardzo drogą. I o dziwo, słuchajcie, ta seria wam się naprawdę spodobała, dlatego w sumie czemu by nie nagrać kolejnego odcinka. To jest ogólnie seria Dla nowych widzów, a za chwilę też tutaj troszeczkę muszę powiedzieć o nowych widzach. To jest seria, która tak naprawdę nie ma żadnego celu w sumie, bo ja w tym momencie sobie gram na botach, nie gram dla żadnego skilla tak naprawdę. Ale nie wiem, niektórym to się podoba i każdy tylko czeka, aż ja zginę i będzie mógł mnie zwyzywać, że boty mnie zabijają. W ogóle nie wiem, czemu mam takie sensitivity 50. Halo, no czemu te boty za mnie wszystko zabijają? Ja chcę w końcu też kogoś zabić. Mam nadzieję, że nie zginę. A właśnie, słuchajcie, tutaj macie takiego screena, który pokazuje... O, będzie pierwszy headshot. Yeah. Który pokazuje, że prawie 60% oglądających m.in. ten film, ale ogólnie moje wszystkie filmy, nie subskrybuje kanału, także jeśli należysz do nich, to... No ja nie chcę nic sugerować, ale... Czerwony to jest bardzo brzydki kolor. On prowadzi do agresji, a na przykład biały lub szary kolor to już jest kolor, który uspokaja, który prowadzi ludzi do... Który po prostu uspokaja. W ogóle wiecie, kiedy ja ostatni raz grałem w CS-a? No właśnie, wy nie wiecie, ja też nie wiem, bo dawno to było, że sam nawet nie pamiętam. Ale dajcie mi jakiegoś killa zdobyć, halo. O kurde. Nie wiem, czemu w ogóle mam takie szybkie te sensitivity. Wybrałem w ogóle mapkę Cobblestone. Jeśli chodzi o fragowanie, to ona nie jest jakąś taką najlepszą mapką na świecie, no ale cóż, ja poradzę, tak? Kurde, no zastanawiam się, czy przypadkiem nie skikować tych moich wszystkich botów, bo oni już mnie zaczynają denerwować. Czemu ja gram z proplayerami jakimiś? Idź sobie. Do widzenia. Dobra, zostałem sam na sam. Jakaś kosa może się uda. To są w ogóle boty najtrudniejsze. Specjalnie nagrywałem, że to są boty najtrudniejsze. Ups. Jakaś koska może się uda. Się nie uda, ale przynajmniej zabiję. Yeah! A i słuchajcie, jak już zasubskrybowaliście ten kanał, to mam dla was kolejnego deala. Słuchajcie, jeśli w ciągu 24 godzin, czyli w ciągu domy, będzie pod tym filmem 3,5 tysiąca łapek w górę, to nagrywam dla was urbex. Ale taki prawdziwy urbex, nie tak jak kiedyś, że popatrzyliśmy sobie na odcinku na opuszczony dom i tyle z tego, wcale do niego nie weszliśmy. Tylko będzie urbex, który naprawdę zorganizuje tak całkiem fajnie. O kurde, nie strzeliłem. I po prostu, ale musi być 3,5 tysiąca łapek w górę, bo inaczej to... O kurde. Inaczej to nie ma takiej opcji. Dobra, patrzcie, spróbuję teraz z rewolweru kogoś. Czysty skill, wiadomo. Rzucę im tutaj bombę. Także mam nadzieję, że to będzie taki nasz deal. 3,5 tysiąca łapek w górę. O, rewolwer, jeden nabój. Czekajcie, bo... Kurde, chciałem go zabić, tego ostatniego typka. Hehe. Właśnie, muszę tylko sobie poprawić view model, żeby było widocznie, były bardziej widoczne moje skiny, no. A, no i słuchajcie, jeśli ktoś ma na przykład czas i lubi po prostu sobie szperać jakimiś tam skinami, to może mi napisać w komentarzu, jakimi skinami mam pograć w następnym odcinku. Ja po prostu sobie takie skiny ustawię. A właśnie, jeszcze... A w ogóle tam się dzieje akcja cała chyba. Dużo osób mi mówiło, że przecież w normalnym CS-ie mogę sobie pobrać skin Changera i też będę miał w sobie wszystkie skiny. Tylko, że moi drodzy, ostatnio właśnie Valve ulepszył swojego anti-cheata i teraz podobno, no w sumie nie wiem i w sumie nawet wolę nie wiedzieć, podobno za skin Changera też można dostać wagbana, także kiedyś rzeczywiście nie było można dostać za to wagbana, bo, że tak powiem, to nie do wykrycia, ale w tym momencie już formaty są tak uczulone w tym CS-ie, że za samego skin Changera można dostać wagbana. A tak tutaj, widzicie, mogę sobie pograć na botach, z wami sobie na luzie pogadać. I właśnie to jest w tej serii najlepsze. Przede wszystkim, ja jak nagrywam tą serię, szczególnie w ogóle na tej mapce, to mogę sobie przypomnieć stare czasy, kiedy to miałem 30 tysięcy w ciągu miesiąca subskrypcji, no. Dobra, noscope jakiś. O kurde, ten noscope to chyba... Czekajcie, bo tu jakiegoś szalonego noscope trzeba walnąć, o kurde. Będę sobie grał z takimi brońmi. Właśnie, bo możecie w sumie też pisać jakiekolwiek komentarze, na przykład jakimi brońmi mam grać. Mówicie, to jest, i tak to jest bardzo luźna rozgrywka. Więc piszcie cokolwiek, ja mogę nawet całą rundę grać sobie wabikiem, nie? Mam nadzieję, że nie będzie takich komentarzy.
Dobra, to teraz only no scope ze scouta. Wiem, gdzie już się dzieje cała akcja. Albo może nie no scope, bo boi się, że zginę i będzie się ze mnie śmiać. A, myślałem, że tu jakaś kostka wpadnie. Niestety. Uwaga, no scope. Uwaga, no scope. Ło, ło, ło. Ej, nie myślałem, że on tam serio będzie. Dobra, jak przystała na moją rangę, więc ta broń jest po prostu idealna. A i słuchajcie, jak już o tych wszystkich wyzwaniach, challenge'ach mówimy, to jeszcze fajnie było dobić jeden próg, a mianowicie próg subskrypcji. 130 tysięcy na przykład do środy. O, co wy na to? Bo chciałem wbić to jak najszybciej. W sumie nie wiem dlaczego, ale 130 to jest moja ulubiona liczba, chciałem powiedzieć, i znowu bot mnie zabił. Dobra, zostało 4 na 4, to trzeba teraz jakoś tak fajnie wykombinować. Dobra, i teraz może dwie kostki wsadzić. Ups, jednak może i nie. Oj, oj, oj. Dobra, teraz będzie movement ninja. Znaczy w sensie, że tej paszy albo... Kto tam jest jeszcze taki dobry w CS-a? Mateo? Nie, dobra, słaby kawał, wiem. Dobra, ale teraz patrzcie na ten movement. Ja tutaj będą same heady szły. Zero forów. Pyk, pyk. I'm lock, już, proszę bardzo, dobra. Plantujemy sobie. A właśnie, czekajcie, nie wiem, czy wy tutaj widzieliście. Taka ciekawostka, taki midbuster tutaj. Jak zaplantujecie bombę w tym miejscu, to jej nie będzie widać, tylko będzie sobie te pipczenie widać. Widzicie? Ale boty i tak i tak mają coś takiego, że widzą pomimo wszystkiego tą pakę, więc... Dobra, teraz taki kolejny ode mnie challenge. Postaram się pograć tylko P250, także... No. A, jak przy okazji mówimy już o tych wszystkich komentarzach, to możecie napisać, czy wolicie tą klawiaturę, co teraz mam, czyli mechaniczną, czyli każdy klik jest taki... słyszalny. Teraz akurat to sobie... O kurde, przesadziłem. To sobie pograłem. Czy wolicie tą starą klawiaturę, która ma brązowe przełączniki, jest bardziej cicha? Napiszcie w komentarzach. Ups. Glockiem, Glockiem. Ej, te boty są naprawdę dobre. O, 9-0, naprawdę bardzo fajnie. Fajnie by było jeszcze, gdyby tak było na każdym turnieju. Ej, w ogóle mam pomysł, patrzcie na to. Gravity dam sobie 400. Ale będą jaja. Ale będą jaja. Chociaż nie wiem, czy przypadkiem kule teraz przez tą grawitację nie będą inaczej leciały, ale... Ale będzie śmiesznie. Będzie śmiesznie, będę mógł dokładniejsze info podawać. O, na przykład skoczę tak i będę wiedział, czy ktoś jest na sajdzie. Ej, dobra, mam jeszcze lepszy pomysł. Dam sobie taką niską grawitację, że jak się podskoczy, to się zginie od razu. Czekajcie, to był chyba koło coś 2800, jak kiedyś patrzyłem. I boty teraz będą popełniać samobójstwo. O, nie można skakać, więc za chwilę jak ktoś zeskoczy z tamtego jakiegoś większego murku, to od razu straci HP. Teraz uwaga. Widzieliście? Ta, moje boty pewnie dalej próbują tam wejść. Jakby nie wiedziały, że tam jest... Serio, oni tutaj dalej próbują. Dobra, zostało dwóch botów. Dobrze, że mogę ich sobie przejąć. Dobra. Zróbmy teraz tak. Ja to ugram, to naprawdę będzie nieźle, bo na tej grawitacji to muszę patrzeć, czy przypadkiem nie skoczę z trzech skotków zamiast z dwóch. A i w ogóle ostatnio sporo osób mnie się pyta, kiedy przyjdzie mój przycisk, i właśnie nie wiem. Tak naprawdę to, o, właśnie kurki, chodźcie za mną kurki. Nie wiem, czy ten przycisk w ogóle przyjdzie, bo mam taki problem, że e-mail, na którym założyłem właśnie te konto Mateo, jest jakby no nieaktywny. No więc tak troszeczkę słabo. Ale mam nadzieję, że jakimś innym sposobem uda mi się odzyskać to. Kurde, patrzcie, to teraz zrobię. Patrzcie, bo tu jest gościu. No nie! Ej, to są na pewno boty? No tak, to są boty. I patrzcie, ten bot ma więcej killi ode mnie. Ale nie, on ma więcej killi ode mnie, dlatego że ja zabijałem swoich i te killi mi się odejmowały, tak? Dobra, lecimy. Sam na trzech. No nie, ja to jeszcze przegram. Jest przynajmniej jeden kill. 3, 2, 1. Nie, o, to w ogóle inny tick rate jest. Tak to się nie da grać, co nie? Patrzcie na mój movement, no czy ja bym mógł tak słabo grać? No raczej nie. No właśnie. O, widziałem bańkę. No serio, ten ticket to jest jakiś... No patrzcie na to.
Dobra, teraz challenge tylko rewolwer. Jak teraz przegram, muszę z 11 do 2. A chyba w poprzednim odcinku było do zera, no nie pamiętam nawet. Jak teraz przegram, to zaczynam grać na 100% na boty. Tak, teraz jeszcze sobie pogram tak trochę rewolwerem. O, na lewej ręce sobie pogram. Nie wiem czy wiecie, ale jeśli jesteście praworęczni, a pewnie większość z was jest praworęczne, to powinniście grać na lewej ręce w Fortnite, bo wasze oko prawe jest takie bardziej dominujące i po prostu widzi więcej, więc powinniście mieć więcej ekranu. No po prawej. No patrzcie, weź tak graj, no. Dobra, moi drodzy, strona CT teraz no po prostu musi pójść dobrze. W ogóle nawet nie wiem, czy to jest mapka CT czy Terror bardziej. W ogóle to jest głupie, że jakaś na przykład mapka może być bardziej jakby ofensywna dla terrorystów, a jakaś dla antyterrorystów. Powinna być bardziej taka jakby symetryczna, żeby każda drużyna miała coś wiecie, do roboty, a nie, że... Ale przynajmniej jest dobra wymówka na odcinek, że wiecie, na przykład przegrywamy, bo to jest mapka Terror, nie, a ja jestem w anty. Aż dziwne, że to tylko jeden bot, przecież tutaj zawsze to od groma było tych botów. No ten pistolet to jest jakiś głupi. Pamiętacie, jak wam coś nie idzie? To jest magiczna komenda na skilla. To nie jest tak, po prostu robi się więcej niebieskiego. Niebieski też uspokaja. To nie, wcale nie jest tak, że to jest po prostu wallhack, nie? Ale to jest magiczna komenda właśnie na skilla. Dobra, moi drodzy, z racji tego, że to jest już właśnie ostatnia runda, no to co? A właśnie, tu nie ma tego binda na no clipa. O kurde, ja tu jestem przyzwyczajony, że to wszystko będzie tak szybko. A tu nie ma. No, trzeba teraz robić jakiegoś esika, co? Trzeba było. Esiki srilu. Ale patrzcie, jak one się w ogóle ruszają. To strasznie ciężko nas trafić. No i nie będzie esika, no. No dobra, moi drodzy, w takim razie to by było już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to fajnie by było, gdybyście zostawili tutaj łapkę w górę oraz przede wszystkim zasubskrybowali kanał, no bo jednak to jest trochę dziwne, że ponad połowa, która ogląda na przykład ten film, nie subskrybuje tego kanału, więc... No, także to na tyle. Życzę wam standardowo miłego poranka, wieczora, nocy, dnia, w zależności kiedy mnie oglądacie. I tak, znowu zmieniłem pokój. Zmieniam go co miesiąc, ale już chyba teraz ciągle będę nagrywać w tym pokoju. Także to na tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się. Siema.